Panie Leszku, czy taka inicjatywa cieszy? Cieszy, no bo myślę, że szczególnie dla mnie to jest przyjemne, ponieważ ja włożyłem tutaj kupę pracy w to i ten pomysł i ta inicjatywa, znaczy tego rodzaju inicjatywy są w innych miastach. Mi się wydaje, że one tworzą pewien klimat wokół tej znaczącej imprezy, jaką jest Festiwal Kabaretu w Koszalinie. I można powiedzieć, że to świadczy o tym, że się rozwija po prostu ta impreza. Kto znalazł się jako pierwszy? Cóż, prawdopodobnie jestem to ja. Otrzymałem certyfikat w ubiegłym roku. Otrzymał również Robert Górski i otrzymał Krzysztof Hanke z kabaretu RAK. Także to są pierwsze trzy tablice. W różnych miejscach są różnego rodzaju takie alejki, ale kabareciarz jakoś nikt jeszcze nie docenił w tym kraju, a myślę, że warto i cieszę się, że coś takiego właśnie w tym miejscu będzie. Myśli pan, że to się rozrośnie? Cały czas powstają nowe formacje? Na pewno. No to jak powstają nowe formacje, to znaczy tylko, że nie przybędzie kandydatów do znalezienia się w takim miejscu. Panie Michale, jak ta inicjatywa, jak pan ją odbiera? Czy cieszy ona kabareciarzy? Nie wiem, jaka inicjatywa. Inicjatywa tego, że w Koszalinie powstaje Aleja Gwiazd. Aha, tak. Dobrze, wróćmy do pytania. Nie Cieszyn, a Koszalin. Czy kabareciarze? Tak, to jest dosyć mocna grupa, więc myślę, że będą za. Jakby coś więcej pan mógł powiedzieć na temat tej inicjatywy, bo w Polsce chyba jeszcze w taki sposób nie doceniało się gwiazd kabaretu. Są osoby, które mogą mówić więcej w tym kraju, natomiast ja za kabareciarzy nie mogę powiedzieć więcej, tylko za siebie, więc ja doceniam. No jest to bardzo miły akcent, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Mam nadzieję, że te czasy, które pokazują, że znowu stawiamy pomniki, że za chwilę nie będzie tak, że te pomniki zostaną zburzone. Dzień dobry. Jesteśmy kabaretem Polewka. Joanna Mądry. Dzień dobry, tak. Grzegorz Woś. Winiarski Michał. Panowie i panie, jak wam się podoba taka inicjatywa jak Aleja Gwiazd Kabaretu? No, myślę, że dla co po niektórych powinna być stworzona, bo kabaret to bardzo istotna forma nie tylko relaksu, ale też przekazu w kraju, więc no, myślę, że wspaniała jest. To niech państwo zobaczą, to jest już wszystko przygotowane, także myślę, że super. Będziemy bić wielkie brawa dla zasłużonych, dla polskiego kabaretu. Tak, ja się bardzo cieszę, fajnie, że tutaj mamy początek tutaj wielkiej alei sław naszego kabaretu, więc to nam daje młodym jakąś nadzieję, także do pracy młodzi. Popieramy, zgadzamy się jak najbardziej. Zgadzamy się, będziemy się odwoływać. Jesteśmy za i nawet przeciw. Ale bardziej za. Czekacie na swoją kolej, kiedy pojawicie się właśnie w tej alei? No, ja tak powiem szczerze, że... Nieskromnie. To nie będzie może pan Leszek Malinowski... Pozwoli odcisnąć Arkowi tą dłoń. Właśnie, swoją dłoń. Może mi pozwoli odcisnąć swoją dłoń. Może od palca zaczniemy. Ale na razie zaczynamy od małego palca. Kciuka w górę. No, bardzo nam się podoba. Z tego co widzę, to jeszcze troszeczkę gwiazd się zmieści. Także mamy nadzieję, że gdzieś tam po środku... Może za jakieś 20-30 metrów będziemy, no? Czy za 20-30 lat, bo to też... za 20-30 lat, bo to z tego co widzimy, to trwa. Trwa, ale to jest pierwsza taka inicjatywa w Polsce, gdzie docenia się właśnie gwiazdy kabaretu. O, to bardzo dobrze, tylko szkoda, że tak daleko, bo my jesteśmy z Kielc, ale bardzo chętnie tu odciśniemy. 20-30 lat, to tu przyjedziemy w 3 godziny, bo będą już drogi wybudowane. Tak, właśnie taką mamy. Będziecie mogli odwiedzić polskie morze. I będzie można jechać szybciej, bo nie będzie fotorada. Bo będą drogi. Będą drogi, nie. Tak, no bardzo chcemy, cały czas szykujemy swoje dłonie na odcisk tutaj. Chcemy się odcisnąć i w pamięci ludzi, i właśnie tutaj w tej alei. Trzymamy kciuki. Trzymajcie kciuki, a zanim się odciśniemy, to polubcie nas na fejsie, obserwujcie nas na Instagramie, także zapraszam, zachęcam, pozdrawiam. Pozdrawiam. Pana prezydenta Piotra Ilińskiego. Historyczna jest to chwila, ponieważ będziemy świadkami otwarcia Alei Koszalińskiej, Alei Gwiazd. Dziś zostaną odsłonięte pierwsze gwiazdy, a zaczynamy od kabaretu, czyli od jednej z bardziej koszalińskich dyscyplin artystycznych. Mamy kabareton, mamy one-man show Ludzik. Naturalnie więc to twórcy kabaretowi zainicjują tradycję odsłaniania swoich gwiazd. Konsekwencją tych działań będzie powstanie Alei Gwiazd filmowych i teatralnych.
Dziś zostaną odsłonięte trzy gwiazdy. Będą to gwiazdy pana Leszka Malinowskiego, twórcy kabaretu kuszelnickiego z kabaretu Polski. Będzie to gwiazda pana Roberta Górskiego z kabaretu Moralnego Niepokoju, znanego nam ostatnio z Ucha Prezesa. I gwiazda pana Krzysztofa Hankę z kabaretu Rak. To taka koszalińska tradycja. Koszalin kabaretem stoi i będzie upamiętniał kolejnych wspaniałych twórców, którzy bawią nas znakomicie. Nie tylko na kabaretonie, ale też poprzez inne media. Możemy się dzięki nim doskonale bawić. Jeszcze raz gratulacje. Myślę, że to jest dobry początek takiej fajnej polskiej koszalińskiej tradycji. Ja rzeczywiście jestem pomysłodawcą, natomiast wykonawcą i można powiedzieć przejął ten cały pomysł Wydział Promocji Urzędu Miasta w Koszalinie i można powiedzieć, że ta inicjatywa jest prowadzona i te propozycje, które są dyskutowane, jeśli chodzi o te tutaj gwiazdy, są właśnie przeprowadzane w Wydziale Promocji Miasta Koszalina. Za jednym ruchem. Pasuje! Moja. A tam był pierścionek. Moja. Łapy. Rączka. Najważniejsze, że aleja jest długa i bardzo dużo mamy miejsca na nasze gwiazdy kabaretowe. Dziękujemy wszystkim Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy do oglądania. Bankiet! Obiad! Pomysł kabaretu Koń Polski Leszka Malinowskiego był upamiętnić kolejne kabaretony, bo to jest tradycja Koszalina i zawsze na przełomie lipca i sierpnia najlepsze kabaretony, najlepsze kabarety zjeżdżają do Koszalina. Mamy tą świetną noc kabaretu, gdzie bawimy się znakomicie. Mamy dużo miejsca, ale przede wszystkim mamy w Polsce świetne kabarety. Tematów bez liku, więc myślę, że najbliższy kabareton dużo dobrej zabawy, kolejni wyróżnieni twórcy polskiego kabaretu i taka mała koszalińska tradycja. Mówiliśmy tutaj wcześniej o upamiętnieniu znanych osób, to są naprawdę osoby, które często oglądamy nie tylko w Koszalinie, nie tylko na kabaretonie, ale też na indywidualnych występach, czy przede wszystkim poprzez śledząc ich występy poprzez media. Udało się, myślę, że dzisiejsze odsłonięcie to początek corocznej tradycji i nowych, kolejnych dłoni, które są odciśnięte na drodze do amfiteatru, gdzie wszystko się zaczęło. Czy można też się spodziewać na tej alei artystów z innych dziedzin, aktorów, piosenkarzy? Myślę, że będziemy na ten temat rozmawiać. Na dzień dzisiejszy jest to koszalińska pierwsza i jedyna w Polsce aleja poświęcona twórcom kabaretu polskiego, więc trzymamy się na dzień dzisiejszy tej naszej tradycji i tego, co w Koszalinie jest najfajniejszą imprezą w trakcie sezonu letniego.